Kiedy jest już ciepło wiosną, szczególnie tą późną wiosną, no i oczywiście latem, to nadchodzi taki czas, kiedy mamy ochotę wsiąść wreszcie na rower, więcej się trochę ruszać, uprawiać więcej sportu, więcej chodzić. Więc często to jest taki czas, przynajmniej w Polsce, kiedy wyciągamy nasze rowery z piwnicy po zimie, pompujemy je i znowu z nich możemy korzystać. Ale czy myślicie, że w Polsce dużo osób jeździ na rowerze? Czy kiedy byliście w Polsce, to widzieliście dużo ścieżek rowerowych, dużo rowerzystów? No więc to zależy. Dużo osób umie jeździć na rowerze, to fakt, ale czy dużo osób faktycznie codziennie porusza się na rowerach? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest płynnie po polsku kanał na YouTube i podcast też dla osób, które uczą się języka polskiego. Podcast ten możesz znaleźć na różnych platformach do słuchania podcastów, ale znajdziesz go też na moim kanale na YouTube. I jeśli masz ochotę, oczywiście, dostać do tego podcastu transkrypcję. I ćwiczenia, to znajdziesz to na moim Patreonie, więc zapraszam cię bardzo serdecznie do zerknięcia na Patreona. Tam to wszystko publikuję. Publikuję tam też dodatkowe materiały, dodatkowe podcasty, dodatkowe filmiki, ale mamy też naszą grupę na Whatsappie, mamy spotkania grupowe na Zoomie i spotkania indywidualne, więc zapraszam cię. Myślę, że jest to naprawdę skuteczna forma. Nauki języka polskiego. Ze statystyk, które czytałam, wynika, że 83% Polaków potrafi jeździć na rowerze. Ale no to dlaczego widzę aż tak dużo osób w Warszawie, które mimo wszystko jeżdżą samochodem? I to nie jest tak, że widać, no nie wiem, trochę tych samochodów, ale faktycznie, kiedy jest godzina szczytu, to na ulicach widać Samochody, w których siedzi po prostu jedna osoba, nawet nie rodziny po prostu jedna osoba siedzi w tym samochodzie. A ponad 80% potrafi jeździć rowerami. Co więcej, ze statystyk wynika nawet, że aż 69% Polaków ma swoje rowery, a mimo wszystko prawie połowa przyznaje, że samochód to jest ich podstawowy środek transportu. W dużych miastach bardzo mało osób odpowiedziało w tej ankiecie, że rowery to ich podstawowy środek transportu. Już bardziej popularne było nawet chodzenie pieszo albo właśnie komunikacja miejska. Może to się wydawać dziwne, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy wrażenie, że wszystko robi się po to, żeby ludzie jeździli więcej na rowerach, żeby nie korzystali tak dużo z samochodów. Kiedy cały czas wszystkie media społecznościowe trąbią o zmianach klimatycznych i tak to wciąż to się jakoś nie zmienia w naszej mentalności aż tak bardzo. A poza klimatem, przecież, poza tym, że dzięki jeździe na rowerze zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce aż 80% zanieczyszczeń powietrza pochodzi właśnie z transportu drogowego. No to poza tym jesteśmy też po prostu zdrowsi, bo uprawiamy jakiś sport. Więc nie musimy już chodzić na siłownie, jeździmy na rowerze. Ale trudno nam zmienić naszą, naszą mentalność i trudno zmienić nam nasze przyzwyczajenia, bo przez to, że przez długi czas nie było dobrych ścieżek rowerowych, nie wiadomo było trochę w dużych miastach czy bezpiecznie, Wsiąść, wsiąść jest na ten rower. Nie wiadomo też było w dużych miastach, czy można gdzieś bezpiecznie zostawić swój rower, no bo wiadomo, ktoś może go ukraść. I poza tym jest też klimat, pogoda. To też robi swoje, bo jest zimno. Przez dużą część roku jest po prostu zimno. To może być tylko wymówka, bo jeśli popatrzymy na przykład na statystyki z Danii czy z Norwegii, to zauważymy, że ludzie jeżdżą na rowerach przez praktycznie cały rok. A w Polsce jakby rower kojarzy się bardziej z taką rekreacją, z czasem wolnym, a nie ze środkiem transportu. Trudne warunki drogowe zimą też oczywiście nie sprzyjają tej jeździe na rowerze, bo ścieżki nie są zawsze dobrze odśnieżone a na przykład zimą nie działają też rowery, które możemy wypożyczać w Warszawie, przynajmniej nie wiem, jakie jest w innych miastach, ale weturilo, czyli te rowery, które możemy wypożyczać, w Warszawie działają tylko od marca, od 1 marca. Więc rekreacyjnie, latem i wiosną tak, Polacy lubią jeździć na rowerze, ale może niekoniecznie jako środek transportu. Jednak oczywiście ta mentalność też się zmienia, i ta infrastruktura też się zmienia, bo podobno ta liczba osób, które jeżdżą na rowerze, cały czas wzrasta. Dzisiaj, tak jak mówiłam, można wynajmować z łatwością rowery, więc w Warszawie mamy system Veturilo, który działa tak, że przez pierwsze 20 minut jazdy możecie jeździć za darmo, gdzie chcecie. A potem um, krócej, jeśli jeździcie krócej niż godzinę, to to kosztuje złotówkę. E, kolejna godzina kosztuje 3 zł, trzecia godzina 5 zł, czwarta, każda kolejna godzina już 7 zł. Więc oczywiście, jeśli wypożyczacie ten rower na cały dzień, to już może to być większy budżet. Ale jeśli chcecie dojechać tylko z jakiegoś punktu A do punktu B, to może wyrobicie się w godzinę i zapłacicie tylko złotówkę. A może wyrobicie się nawet w 20 minut i wtedy nie zapłacicie nic? Powstają też nowe ścieżki i faktycznie widzę to w Warszawie. Z mojej dzielnicy na przykład do centrum jest jedna ścieżka, tak naprawdę, ale też w innych mie miejscach powstają ścieżki wzdłuż Wisły, na przykład można się przejechać. Można też pojechać rowerem z Warszawy do różnych podwarszawskich lasów. Jak na przykład Las Kabacki, albo wybrać się nad Zalew Zegrzyński rowerem, czy do Konstancina. Więc jest bardzo dużo opcji, gdzie mamy ścieżki, ale nie zawsze. To znaczy, trzeba zawsze sprawdzać, czy faktycznie te ścieżki tam są, czy nie. Są takie odcinki, które jeszcze wciąż są bez ścieżek. Na przykład w centrum myślę, że jest to. Był to problem, bo teraz faktycznie też jest już tam ścieżka, więc. Więc tak, więc nie mamy już wymówki. Oczywiście, jeśli jedziecie gdzieś poza Warszawę, to zawsze trzeba sprawdzać, czy są tam stacje veturilo, bo um, jeśli nie macie swojego roweru i wypożyczacie go, no to lepiej oddać go do tej stacji i nie płacić za cały ten czas, kiedy przechowujecie rower i potem wziąć nowy rower. Ale no to już zależy, zależy od Was. W każdym razie w aplikacji Veturilo macie wszystkie stacje i możecie to łatwo znaleźć. Veturilo oczywiście nie zawsze jest idealną opcją i w ogóle wszystkie rowery, mówię Veturilo, ale chodzi mi o wszystkie rowery, które wypożyczamy. Nie jest to zawsze opcja idealna. Oczywiście zalet jest bardzo dużo, bo możecie oddać rower tam, gdzie chcecie. Nie musicie się w ogóle przejmować tak naprawdę tym rowerem. Nie musicie się też przejmować tym, że potem jesteście z rowerem i musicie z nim wszędzie chodzić, musicie go gdzieś zostawić, a trochę się boicie. Dla mnie nie zawsze jest to idealne, bo czasem niestety system ma problemy. Pamiętam taki dzień, kiedy uznałam, że pojadę rowerem do pracy. Pracowałam wtedy niedaleko tak naprawdę domu, ale autobusem wychodziło to o wiele, o wiele dłużej niż rowerem. Um, ale nie miałam go gdzie oddać, to znaczy nie było już miejsca na tej stacji. Ta, wszystkie te stacje obok miejsca mojej pracy były przepełnione i teoretycznie jest niby taki system, że możecie swój rower przypiąć do innego roweru, który już jest na stacji. Ale bardzo często wtedy system w ogóle szwankuje i nie działa i nie wie o co chodzi i mówi wam, że nie oddaliście roweru, mimo że go oddaliście. Więc pamiętam, jak przez to spóźniłam się do pracy i bardzo mnie to zirytowało, że, że tyle minut poświęciłam na to, żeby ten problem rozwiązać. Dlatego może warto zainwestować w swój rower, bo czasem z Veturilos są problemy. Jeśli macie ochotę też na jakąś dłuższą wycieczkę rowerem po Polsce, to jest też coś takiego, co nazywa się velomapa. Jest to mapa z różnymi szlakami, nie ścieżkami tak naprawdę, nie zobaczycie tam ścieżek, jakie są w miastach, ale macie, macie właśnie wszystkie szlaki, jeśli chcecie pojeździć na rowerze po Polsce i na przykład można przejechać, nie wiem, wzdłuż Bałtyku na rowerze. Albo można to zrobić na południu, też w górach stołowych, więc to musi być bardzo piękne. Musicie mieć piękne krajobrazy wtedy. Teraz też będą pod, powstawać takie nowe ścieżki na Mazowszu. Będą łączyć Warszawę z, z województwami, które są obok, więc województwem Łódzkim, Podlaskim, Warmińsko-Mazurskim i nawet świętokrzyskim. Powstanie podobno aż 1100 km tras rowerowych. To wszystko się nazywa Eurovelo. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, ale to jest taka europejska sieć szlaków rowerowych. To jest taki projekt, którego celem jest właśnie budowa długodystansowych szlaków, które będą w całej Europie, które będą się łączyć pomiędzy różnymi krajami europejskimi. Więc myślę, że to świetna inicjatywa i zobaczymy, jakie ścieżki powstaną w, na Mazowszu, w województwie mazowieckim. No i tak jak mówię, są już też takie ścieżki w Polsce, więc myślę, że można zorganizować sobie jakiś, jakąś podróż rowerem po Polsce. Jeśli lubicie jeździć na rowerze, to myślę, że to świetny, świetny pomysł, świetna inicjatywa. Jestem bardzo ciekawa zresztą, jak to wygląda w Waszych krajach. Czy jeździcie rowerem? Czy ludzie w Waszych krajach jeżdżą często rowerem? Czy macie wrażenie, że jest to coś popularnego jako środek transportu? Czy raczej właśnie tak jak w Polsce rekreacyjnie? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Jeśli chcecie dostać transkrypcję i ćwiczenia, to tak jak mówiłam na początku. Odsyłam Was do Patreona i mam nadzieję, że się tam zobaczymy. A jeśli nie, no to dziękuję Wam, mimo wszystko, za wysłuchanie podcastu. Dziękuję też wszystkim moim patronom, którzy wspierają ten projekt, którzy są tam już ze mną na Patreonie. Dziękuję Wam z całego serca za to, że, że jesteście. I dziękuję Wam wszystkim. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Papa! Pa.